niedzielnego konkursu. I najmocniejszy z Finów, Antti-Aalto, o fińskich przewagach tu na skoczni imienia Stanisława Marusarza mówiliśmy już dzisiaj o trzykrotnym zwycięstwie Matti Hautamäkiego. Teraz Aalto musiałby skoczyć 137 metrów. On w tym sezonie był już szósty w Niżnym Tagile i w ogóle dobrze się zbił. I proszę bardzo, zaczepił o tę zieloną linię zawodnik z numerem 50, ale też na chwilę zrobiło się tak klarownie, czysto tutaj na Wielkiej Krokwi. 18, 18,5 punktu, wysokie ocenę za skok 134,5 metra. To jest najdłuższy ze skoków, które oglądaliśmy w tych kwalifikacjach. A więc Antti-Aalto jednak jest naprawdę mocny. Drugi wciąż nikt nie może wyprzedzić Aleksandra Zniszczoła. Bo powiedzmy, Przemko, Olek Zniszczoł 128,5 metra z 12 platformy startowej i miał odjęty tylko 0,4 punktu.